Co? Ruszają goście. Kameruje się. Studio przedmeczowe, Lucy Zapał. Dzień dobry, witam dzisiaj z Iłowa. Płocka Liga Okręgowa, no i mecz o 6 punktów. Mecz na samym dnie, na samym dole tej ligi. 13 Unia Iłów podejmuje 14 ostatnią Pogoń Słupia. Mecz drużyn, które, tak jak powiedziałem, zajmują ostatnie miejsca, dwa ostatnie miejsca w tabeli, łącznie w tym sezonie zgromadziły tylko 11 punktów, Unia Iłów 6, 2 zwycięstwa, 8 porażek bez remisów, także myślę, że dzisiaj też remisu nie będzie, a Pogoń Słupia raz wygrała, trzykrotnie zremisowała i pięciokrotnie przegrała. Dla Unii Iłów, Unia Iłów jest etatowym uczestnikiem rozgrywek o Mistrzostwo Ligi Okręgowej w Okręgu Płockim, bo gra na tym poziomie nieprzerwanie od sezonu 2008-2009, szmat czasu. Dla Pogoni Słupia jest to drugi kolejny sezon na tym poziomie rozgrywkowym. W poprzedniej kolejce obie drużyny poniosły porażkę. Pogoń Słupia przegrała u siebie z Deltą Słupno 2-4, a Unia Iłów pojechała do Sierpca, do lidera, którym jest Kasztelan Sierpc. I tam też strzeliła 2 gole, tak jak Pogoń Słupia, ale rywale zaaplikowali 5 i do Iłowa zawodnicy wrócili z niczym. Także no cóż, chyba tyle z mojej strony przed meczem. Zapraszam do oglądania. Wielki świat. Wolny dla Pogoni. O! I jest rzut karny! Jest rzut karny dla gości. No i piłkę na 11 metrze ustawia golkiper gości. Zobaczymy. Słupia, gol! 1-0, szybko goście wychodzą na prowadzenie. Pewnie uderzona piłka z rzutu karnego. Bramkarz kieruje ją do siatki. No ciekawe, który to jest jego gol z rzutu karnego w karierze. I rusza Unia Iłów. Daleka, oj! Ładne podanie. A i obok bramki, to była 100% sytuacja. Wolny dla Pogoni Słupia. Puszczaj go! O, ładnie. I rusza kontra Unii Iłów. Daj skrzyni, proszę, nie spierdol tego. I 1-1. Mamy wzorowo wyprowadzona kontra gospodarzy po tym źle rozegranym rzucie wolnym gości. No i Unia Iłów doprowadza do wyrównania. 1-1. Będzie szansa dla Pogoni. I? Nie ma gola! Ależ się znakomicie teraz zachował bramkarz Unii Iłów. Nagrodzony syreną. Okazja dla gospodarzy. Oj, co tam się dzieje? Rzut rożny dla Pogoni Słupia. I jest drugi rzut karny dla gości, było zagranie ręką. Rzut karny, drugi dla Pogoni Słupia, znowu bramkarz. I 2-1. Ale pan mnie nie nagrywa. Nie. Ja tam klasz. Drugi gol golkipera gości i Pogoń Słupia prowadzi z Unią Iłów 2-1. I jest trzeci rzut karny.
Nieprawdopodobne. Dawaj bramkarz, hat-trick. Trzeci rzut karny dla Pogoń Słupia i po raz trzeci bramkarz ustawił piłkę na 11 metrze. To będzie hat-trick golkipera. Nie ma gola! Nie ma gola! W końcu obroniony trzeci karny. Aj! Ach, ale to była dobra okazja Unii. Derwów nie będzie. Unia gra z Bzurą. Już wolny dla Unii Iwów. Mocno! Rusza Pogoń Słupia! 3-1! 3-1 dla gości, już tym razem gol nie strzelony przez bramkarza. Bramka z akcji. I goście no są bliżej 3 punktów, zdecydowanie. I bramka! Bramka! 2-3! Mam nagraną już tylko końcówkę niestety, ale sam moment, kiedy piłka wpada do siatki, mam zarejestrowany. Unia UiU walczy! Spokojnie, nie zbawi was minutę! Ładne to granie, będzie tylko szansa na remis. Ach! Unia poczuła krew! Rusza Unia! Nie ma gola! Będzie szansa dla Unii Iłów. Daleka. Aj, ładny strzał. Wolny dla Pogoni. Aj! Ależ bramka! Ależ zakręcił, jak Roberto Carlos z Francją. Ach! No i obok. Rozbieg byka, strzał indyka. Uderz! Za lekka, dobry strzał, ale obroniony. I rzut wolny dla Unii. Aj, nie ma bramki! Brawo Tomu! Koniec meczu! I pomeczowe podsumowanie. Unia Iłów, Pogoń Słupia 2-4, a zatem ten mecz o 6 punktów. Wygrywają goście i w konsekwencji te drużyny zamieniają się miejscami w tabeli. Nową czerwoną latarnią Ligi Okręgowej w Okręgu Płockim jest drużyna Unii Iłów. No nie widziałem jeszcze takiego meczu, żeby bramkarz strzelił 2 gole. Ogromnie żałuję, że ten trzeci rzut karny nie został wykorzystany, bo byłby, no nie wiem... Osiągnięcie chyba porównywalne z jakimiś rekordami Jose Luisa Chilaverta czy Rogerio Seniego z Ameryki Południowej. Tamci bramkarze słynęli za swoje bramkostrzelności. Tutaj 2 gole golkipera Pogoni, trzeci rzut karny zmarnowany. No i z tych 4 goli, które Pogoń Słupia strzeliła, tylko jeden był z gry, ten trzeci, zaraz po wznowieniu gry. Po przerwie czwarty, bardzo ładny stadiony powiatu z rzutu wolnego, pięknie dokręcona ta piłka i chociaż wydawało się, że nie ma to szans wpaść do bramki, no to jednak jakoś ta piłka znalazła miejsce przy słupku i wylądowała w siatce Unia Iłów, moim zdaniem, która swoją drogą przeważała. Ta gra przy w pierwszej i drugiej połowie częściej toczyła się na połowie gości, ale Unia chyba za bardzo próbowała wejść po prostu z piłką do siatki. Tej gry takiej kombinacyjnej było zdecydowanie za mało. Akcje skrzydłami, z których nic nie wynikało, bo po prostu goście bronili się dużą liczbą zawodników i w związku z tym, że przez cały mecz praktycznie prowadzili poza stanami 0-0 i 1-1, no to im nie zależało na tym, żeby jakoś ograniczać zawodników, którzy są rzuceni do linii defensywnej. Oni się bronili, oni wychodzili z kontrami, no i to przyniosło pożądany efekt. Z tego, co tu słyszałem, to za tydzień Unia Iłów gra mecz derbowy z Bzurą Chodaków, derby powiatu sochaczewskiego. I to będzie miał dodatkowy smaczek taki, że
obecny prezes Unii IUF był kiedyś prezesem Bzury i został z klubu zwolniony za to, że próbował zmienić nazwę z Bzura Chodaków na Bzura Sochaczew. No tutaj prezes ogólnie też miał sporo zastrzeżeń do pracy sędziów. Nie wiem, jak to zostanie w protokole pomęczowym opisane, ale prezes siedział na trybunach no i dosyć głośno wyrażał swoje niezadowolenie. Pozdrawiam również młodych kibiców Unii IUF, którzy siedzieli na lewo ode mnie, bo rozdałem wizytówki, także mam nadzieję, że chłopaki zobaczycie. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze się bawiłem przy waszych komentarzach. No i cóż, i tyle chyba z mojej strony na tyle. Dzięki za obejrzenie. I jeszcze tylko taka mała prośba z mojej strony. W komentarzu pod filmem będzie link do zbiórki na stronie siepomaga.pl. Trwa zbiórka na leczenie 16-letniego Wiktora, młodego zawodnika Makowi Maków, który zmaga się z nowotworem kręgosłupa. Także za każde wsparcie rodzina Wiktora na pewno będzie bardzo wdzięczna, bo te pieniądze będą na wagę być może życia tego chłopaka. Także no cóż, dzięki za uwagę, do zobaczenia.